Kicker przygotował zestawienie najlepszych napastników ligi niemieckiej. Robert Lewandowski znalazł się dopiero na czwartej pozycji, a powód tak niskiego miejsca Polaka jest, krótko mówiąc, śmieszny. Zapraszam na kolejny odcinek. Kicker standardowo podzielił zawodników według kilku kategorii: klasa światowa, klasa międzynarodowa, klasa ligowa oraz w polu widzenia. Lewandowski został zdefiniowany jako klasa międzynarodowa. Jesienią 30-latek wystąpił w 24 meczach Bayernu, strzelił 22 gole i do tego dołożył 5 asyst. W samej lidze niemieckiej strzelił 10 goli i zaliczył właśnie te 5 asyst i plasuje się na 5. pozycji w klasyfikacji strzelców. Do pierwszych Jovicia i Alcacera traci 2 trafienia. W kadrze wystąpił natomiast 4-krotnie, zdobywając po bramce w starciach z Portugalią i Włochami. I choć żaden z napastników nie został wyróżniony klasą światową, to przed Polakiem zostali umieszczeni Sebastian Haller z Eintrachtu Frankfurt, Paco Alcacer z Borussii Dortmund oraz Luka Jovic również z Eintrachtu. W poprzednim zestawieniu Polak zajmował 1. miejsce. Dlaczego teraz wypadł poza podium? Gazeta uzasadniła to zbyt egoistycznym zachowaniem Lewandowskiego na boisku. Jak dla mnie, zarzucenie snajperowi egoizmu to jak zarzucenie pani lekkich obyczajów zbyt dużą lekkość w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi. Wszak to prawda, w futbolu stara jak świat, napastnik musi być egoistą, musi chcieć zdobywać bramki i strzelać na bramkę, próbować. Inaczej nie byłby napastnikiem. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek wam się podobał. A w komentarzach napiszcie, czy zgadzacie się z rankingiem Kickera i tym, że Lewandowski jest zbyt egoistyczny na boisku. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!